zacząłem szukać Bożego prowadzenia, bo nie przyjechałem tutaj do was z jakąś własną mądrością, jak mówi apostoł Paweł, bo nie mam takiej. Ja potrzebuję Bożej pomocy, Bożego prowadzenia, Bożego słowa, Bożego namaszczenia. Bez tego nie chciałbym tu przyjeżdżać, bo szanuję was, którzy pracujecie dla tego miejsca, dla tych ludzi. Szanuję też ludzi, którzy przyprowadziliście inne osoby i też osoby, które są tutaj po raz pierwszy. Mam pełen szacunek do was i nie chciałbym, żebyście wyjechali z tego miejsca tacy, jak przyjechaliście, ale właśnie, żebyście wyjechali inni. I to jest możliwe. A wiem, że jeżeli bym miał mówić coś od siebie, to wyjedziecie i nic się nie zmieni w waszym życiu. A nie chcę. I myślę, że osoby, które was zaprosiły, osoby, które organizują to, nie mają takiego celu, żeby tylko odfajkować, były kolejne dni skupienia czy dni upamiętania, ale żeby móc za 3 miesiące, kiedy będzie kolejne spotkanie, żeby można było usłyszeć świadectwa: byłem 3 miesiące temu, dzisiaj jestem ponownie, jestem innym człowiekiem. Nie piję przez 90 dni, nie brałem ani razu alkoholu czy narkotyków. Czy tak jak powiedziała dzisiaj jedna z sióstr, przyjechałam i nawróciłam się. Krótko, przyjechałam z Wisły, nawróciłam się. To jest to. Nie ma lepszego szczęścia w życiu, jeżeli człowiek nie znajdzie miejsca przy Bogu. Dlatego otwórzmy Ewangelię Jana, tak jak już powiedziałem, 5 rozdział. Właśnie ten rozdział Pan Bóg położył na moim sercu i z kilku wersetów będę chciał, żebyśmy przeczytali wspólnie. Jest tutaj wiele aspektów poruszonych i do wielu się odniosę przez te kolejne moje wykłady, ale przeczytajmy to wspólnie. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy. A jest w Jerozolimie przy bramie sadzawka zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. A gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy, zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. To też mówili Żydzi do uzdrowionego: dziś sabat, nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi: weź łoże swoje i chodź. Pytali go: cóż to za człowiek, co ci powiedział: weź je i chodź? A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. I tak jak już wspomniałem wcześniej, wiele można kazań, wiele aspektów można poruszyć z tego fragmentu Bożego Słowa. I będę się starał pokazać jak najwięcej przez te dni, jeszcze jutrzejszy dzień, ale
Ale dzisiaj chcę się skupić na tych chorych osobach, o których mówi Boże Słowo. Miejsce, w którym leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych, wycieńczonych. Mnóstwo chorych. Kiedy pracowaliśmy w ośrodku w Janowicach przez 13 lat, przewinęło się 800 osób, które były na terapii. Mnóstwo, można powiedzieć, osób. Mnóstwo osób, którzy potrzebowali pomocy. I dzisiaj takich ludzi jest bardzo dużo, jest mnóstwo wokół nas. Ślepych. Ślepych, bo to nie znaczy, że fizycznie nie masz oczu, że nie widzisz, że musisz chodzić z białą laską. Ale człowiek uzależniony to tak jak ślepy. To, co wam mówiłem, ludzie, kiedy widzieli moje życie i moje postępowanie, mówią, czy on nie widzi? Tak. Można powiedzieć, nie widziałem. Na początku wydawało mi się, że to jest takie niewinne. Od czasu do czasu wypiłem. Przecież kto nie pije, zawsze się tłumaczył. A przecież jeżeli nie wypiję, to nie będę mógł prowadzić działalności. Ludzie znajdują wiele wytłumaczenia, żeby pokazać, że to, co robią, ma uzasadnienie. I nie widzą, jak wokół nich coraz bardziej robi się pewne spustoszenie. Jak wiele na tym tracą. Bo to cierpienie, które dotyka ciebie, które dotyka twoją rodzinę, to bardzo często jest poza twoją też świadomością. Bo wydaje ci się, to jest coś, co mogę robić. I ślepy nie widzi. Kiedy komuś głosisz i mówisz, posłuchaj, jak będziesz tak żył, to konsekwencje tego są bardzo poważne. Stracisz wszystko. Bardzo często taka osoba może się zaśmiać, powiedzieć, posłuchaj, nie wiesz, o czym mówisz. Ja wiem, ja kontroluję. Ja wszystko widzę. Ale kiedy spotkasz tą osobę po kilku latach, okazuje się, że nie widział. Nie widział tego zagrożenia. Pamiętam pewnego lekarza, który przyjechał do Janowic, do ośrodka. Był ordynatorem szpitala w Legnicy. I przyjechał. Miał problem z uzależnieniem. Znajomi chcieli mu pomóc i skierowali go do ośrodka. Dziwny zbieg okoliczności, bo teraz robię w takim pałacu koło Legnicy okna. I osoba, dla której robię te okna, była jedną z tych, która tego lekarza kierowała do ośrodka. Wiele lat temu, to już około 20 lat temu, ale po 20 latach spotkałem przypadkowo tą kobietę. Wiecie, mam możliwość głosić jej Ewangelię. I w Bożym, z kimś dzisiaj rozmawiałem i mówimy, nie ma przypadków, nie ma, a z Maćkiem, nie ma przypadków. U Boga, w Bożym Królestwie nie ma przypadków. Bóg nas używa. I wiecie, tego człowieka przywieziono raz. I on po krótkim czasie mówi, nie, ja sobie dam radę. I wszyscy mu mówili, posłuchaj, nie widzisz, co się z tobą dzieje? Zostań, ratuj swoje życie. On mówi, dam radę. I wyjechał. I przyjechał po roku czasu. Po raz drugi. To już był zupełnie inny człowiek. Głowa rozbita, poobijany, zniszczony. Było ciężko go już poznać. Oczywiście już nie miał pracy. I dzisiaj dramat. Ale nie widział. Więc jeżeli ktoś ci mówi i pokazuje ci drogę wyjścia, zaufaj tej osobie. Musisz zobaczyć, że jesteś w tej chorobie osobą, która nie widzi właściwie, nie dostrzega zagrożenia, które powoduje choroba, którą jesteś dotknięty.
Boże Słowo mówi o chromych, o wycieńczonych. Tak, uzależnienie doprowadza do tego stanu, że jesteś chromy i nie możesz chodzić. Masz problemy z krążeniem. Polineuropatia, która powoduje, że nie jesteś w stanie wejść na pierwsze piętro. To powoduje alkohol. Ale jak mocno tego chcemy pilnować w swoim życiu. Jak mocno chcemy, żeby to było codziennością naszego życia. Wydaje nam się, bez tego nie jestem w stanie żyć. Ale to jest kłamstwo. To, co dzisiaj brat Janek mówił. Diabelskie kłamstwo, które mówi ci, że bez alkoholu nie możesz żyć. Często ludzie się tłumaczą, zrezygnowałbym, ale nie mogę, bo to nie można tak od razu. Czytamy, że Pan Jezus od razu, natychmiast uzdrowił tego człowieka. W moim przypadku było to też natychmiast. A więc nie słuchaj kłamstw, które ci poddaje ten, który chce zniszczyć twoje życie. Diabeł przyszedł po to, aby kraść, zażynać i wytracać. Nie daj mu satysfakcji, ale zrób wszystko, aby przejrzeć i powiedzieć, muszę zacząć inaczej, muszę zrobić to, do czego dzisiaj jestem zachęcany. I nie uwierz, nie wierz w coś takiego, jak w moim przypadku będzie inaczej. Wiem, że w środowisku ludzi uzależnionych codziennie praktycznie słyszy się, że ktoś już odszedł, już kogoś nie ma, nie żyje. Tak samo w tym przypadku. Tam było mnóstwo chorych. I każdego dnia na pewno słyszeli, że już kogoś z nimi nie ma. Nie myśl, że w twoim życiu będzie inaczej. Jeżeli nie zrobisz tego właściwego kroku, tej właściwej decyzji, o której podczas tych dni skupienia tu będziesz mógł usłyszeć i będziesz mógł zrobić i podjąć, to nie myśl, że jakoś to będzie. Będzie dramatycznie. Jeżeli wyjedzie stąd bez zmiany swojego życia. Choroba alkoholowa to taki proces. Długotrwały czasami, ale postępujący. Jeżeli go nie zatrzymasz, doprowadzi do ruiny twojego życia. Możesz go zatrzymać niezależnie na etapie, jakim jesteś. Ale jeżeli nie zatrzymasz go, to on cię zniszczy. Wiecie, w mojej wiosce mam znajomego, który obkopywał dom. Chciał go odizolować. Miał stary dom, więc zrobił izolację. I na rogu tego budynku był kamień. On ten kamień kazał usunąć, bo mówi, no bo to mi będzie przeszkadzało z izolacją. I pojawiła się rysa na ścianie. Niewielka, ale rysa. I mówi, a zaszpachluje się. Jakoś się to zamaskuje, nie będzie tego widać. Czasami tak chcemy zamaskować nasze uzależnienie. A nic poważnego. Dam radę. To tylko rysa. Można to gładzią zagładzić. Można to postawić coś, powiesić obraz. Nie będzie widać. Często tak próbujemy zamaskować swój problem. I mówimy, nie będzie tego widać. I może tak było na początku, że udało nam się coś zamaskować, coś schować. I ten człowiek zamaskował tą rysę. Ale bardzo szybko pojawiła się jeszcze intensywniejsza, jeszcze bardziej widoczna. I bardzo szybko
Wiecie, co się stało? Ten budynek runął. Zawalił się. Nie czekał długo. To nie były lata. Uzależnienie może być czymś podobnym, jest czymś podobnym. Jest rysa, którą często chcemy schować. Ale po pewnym czasie doprowadzi, że zaczniesz widzieć, że ona się powiększa. Zaczynasz tracić kontrolę nad swoją rodziną, nad swoim życiem, swoją pracą. Jako młody człowiek trenowałem kolarstwo. I poszedłem do lekarza, aby dostać zaświadczenie, że mogę jechać na wyścig. No i ten lekarz zobaczył, że to jest żaden problem, ale dużo czasu do wypełnienia, więc mówi tak: posłuchaj, młody człowieku, mam do ciebie prośbę. Dał mi pieniądze i mówi: posłuchaj, skocz do sklepu i kup mi ćwiartkę wódki. Mówi, ale kolorowa. Kolorowa, żeby była i ćwiartka niedużo. No więc wróciłem, ale ponieważ wstydziłem się, nigdy nie kupowałem alkoholu, to był czas, gdzie właśnie jeszcze nie miałem z tym problemu, więc powiedziałem to swojemu ojcu i tato mówi, dobra, no to pójdę i kupię. I zaniosłem temu lekarzowi. Niedługo później stoję na przystanku autobusowym, stoi obok mnie ktoś. Patrzę, jedzie alkoholem od niego. Patrzę, to ten sam lekarz. Niedługo później tego lekarza spotykam, stojąc na ulicy, tam, bo mieszkałem w Nowogrodzcu, restauracja, jest okno. Za oknem widzę człowieka, który chwieje się, trzyma w ręku kufel z piwem. Patrzę, to ten lekarz. Niedługo później dowiaduję się, że ten lekarz nie ma już rodziny. Że ten lekarz nie ma już gdzie mieszkać. Zaczął, wiecie, gdzie pracować? Na fermie kur. Kury, to on tam sprzątał, bo tam mógł się przenocować, mógł przespać, bo mógł coś zjeść, mógł coś wypić. I tak, nie wiem, jak dalej się potoczyły jego życiowe losy, ale kiedy jeszcze tam mieszkałem, bo później stamtąd wyjechałem, do tego stopnia doprowadził swoje życie. Jego życie zawaliło się. Choroba dotyka każdego człowieka. Możesz być wykształcony, możesz być inteligentny, może ci się wydawać, ja sobie dam radę. Alkohol doprowadził niejedną osobę do takiego stanu. Jest niebezpieczny dla każdego. Nie ma mocnych lub słabych. Znaczy się, nie ma mocnych, słabi są wszyscy, jeżeli chodzi o alkohol. Wiele osób do ośrodka, kiedy przyjeżdżało, to właśnie z różnych środowisk. Te 800 osób, które się przewinęły przez ośrodek, od ludzi, którzy pracowali fizycznie, do ludzi, którzy mieli własne kancelarie. Pamiętam adwokata, który przyjechał chyba ze Szczecina. Tutaj patrzę na brata, który jest ze Szczecina. I właśnie przyjechał też do ośrodka i też mówi: posłuchajcie, muszę ratować swoje życie, bo zaczynam tracić kontrolę. I też po kilku tygodniach powiedział: ja już teraz wiem, że już mogę rozpocząć na nowo. Oczywiście nie był gotowy, to był czas, kiedy przerwał terapię. Widzieliśmy, że to nie jest jeszcze czas dla niego, ale pragnienie czegoś innego powodowało, że chciał wyjechać. I kiedy wyjechał, widzieliśmy już go w Jeleniej Górze, jak już zaczynał pić. Więc dzisiaj prawdopodobnie też nie ma niczego. Wszystko się zrujnowało. Ci ludzie czekali na uzdrowienie, o których czytamy. Czekali na to, żeby coś zmieniło się w jego życiu.
I z tym czekaniem nie możesz zwlekać. Często czekanie jest spowodowane tym, że masz pragnienie picia i dlatego czekasz, bo szkoda ci zrezygnować od razu. Bo mówisz, tak od razu zrezygnować, to mi smakuje, to powoduje, że jestem śmielszy, że jestem odważniejszy, że lepiej się z tym czuję, kiedy wypiję. Jeszcze nie teraz. Może jak będę stary, jak już organizm nie będzie mógł przyjąć alkoholu, jak już będę tym znużony, to może. Wielu ludzi nie doczeka starości. Nie myśl, że w twoim przypadku może być inaczej. I nie chcę, żeby kogokolwiek przestraszyć, ale mówię tu takiej trosce o twoje życie. Pamiętacie, mówiłem w swoim świadectwie o człowieku, który mi pomógł wyjść do przodu, którego poprosiłem, abyśmy razem wyszli do przodu, który stał się dla mnie też taką inspiracją, aby przełamać wstyd. Miał na imię Józek. Wiecie, miał wspaniałe nazwisko. Dzisiaj mógłby stać też na tym miejscu. Miał nazwisko pastor. Józek pastor. Wiecie, mówię o nim z bólem w sercu, bo wiele mu zawdzięczam. Fantastyczny człowiek. Dusza towarzystwa. I kiedy ze mną wychodził do przodu, kiedy się modliliśmy, kiedy też rozpoczynał drogę z Bogiem, ona długo nie trwała, bo powiedział, muszę wyjechać do Niemiec. Muszę jechać zapracować. Ja mówię, ja nie jadę, bo idę pracować z ludźmi uzależnionymi. I kiedy pojechał, nie było go chyba około roku czasu, wrócił. Idę ulicą miasta w Jeleniej Górze, patrzę, siedzi przy stoliku w restauracji. Myślałem, że to nie jest on, ale podeszłem. On mówi, że wrócił z Niemiec, że już nie będzie jechał. No i umówiliśmy się na spotkanie. Później, kiedy jakiś czas go nie widziałem, bo nie doszło do tego spotkania, i się dowiedziałem, że w tej restauracji usnął, był tam jeszcze z jakimiś chłopakami i okradli go z wszystkich pieniędzy, które przez ten okres zarobił. Kiedy następny raz go spotkałem, mówię, Józek, zobacz, straciłeś rok czasu. Twoje życie zaczyna się staczać. Możesz żyć inaczej. Chciałem go wziąć do ośrodka, do Janowic. Mówię, znajdę ci od razu miejsce. Jeżeli chcesz, możemy i dzisiaj. Nie, dzisiaj nie. On chciał uzdrowienia, ale nie dzisiaj. Czekał, ale to, żeby to było w jakiejś perspektywie czasu. Kiedy następny raz, jadąc z moją żoną, spotkałem go, szedł zniszczony, brudny. Wiecie, rękę miał na takim temblaku. Ja mówię, co ci się stało? On mówi, wiesz, ktoś mnie pobił. I mówi, ktoś uderzył mnie siekierą w rękę. Tamten obojczyk był zdruzgotany. I to był kolejny raz, kiedy go zapraszałem, kiedy chciałem go wziąć do ośrodka. I niedługo, może pół roku po tej, jak go ostatni raz spotkałem, dowiedziałem się, że nie żyje. Zmarł bardzo w takich przykrych warunkach. Zniszczony, stracił wszystko. A miał wspaniałą żonę, wspaniały dom, wspaniałą rodzinę. I miał możliwość podjęcia najlepszej decyzji w swoim życiu. Często ludzie mówią, nie ma osoby, która by mi mogła pomóc. Często mówią, nie mam żadnej przyszłości, co ja mam robić?
Nie mam domu, nie mam rodziny, nie mam pracy. Gdybym miał dom, rodzinę, pracę, to może bym nie pił. Ale często tak było, że mieliśmy to. I to właśnie picie spowodowało, że teraz tego nie mamy. Zobaczmy, do czego doprowadza ta choroba. Jeżeli nie spotkam się z tym, który może mi zadać pytanie, które usłyszał ten człowiek, który chorował od 38 lat. Czy chcesz być zdrowy? To pyta Jezus. Pyta człowieka, który rzeczywiście po takim okresie czasu mógł powiedzieć, już nie ma nadziei dla mnie. Ale Jezus się go pyta. Więc to, co musisz zrobić, to tylko dać właściwą odpowiedź. Odpowiedź Jezusowi. Pytanie jest tylko jedno. Czy chcesz? Czy chcesz być zdrowy? Jezus pyta się konkretnie. Czy chcesz być zdrowy? I co odpowiedział ten chory? Mówi, Panie, nie ma człowieka, który by mi... Zawsze znajdziemy wytłumaczenie. Kiedy masz propozycję, nagle szukasz wytłumaczenia. To nie dzisiaj, to nie teraz, to się nie uda, to nie w moim przypadku. Gdybym miał pieniądze, to bym sobie potrafił żyć, wiedziałbym, jak żyć. Będziesz miał, to cię okradną, bo zapijesz i nie będziesz kontrolował swojego życia, bo będziesz jak ten człowiek wycieńczony i nie będziesz w stanie zatrzymać tych pieniędzy. Do naszego kościoła, do Świeżawy, przychodził pewien człowiek, który nie miał żadnej emerytury, żadnej renty, był człowiekiem uzależnionym. Chcieliśmy mu pomóc i pomagaliśmy, jak tylko mogliśmy. Ale on zawsze mówił, a piję, bo jaki sens dla mojego życia. Nie mam pieniędzy, żeby wynająć mieszkanie, nie mam pieniędzy, żeby coś osiągnąć w życiu. Spał w piwnicy. I modliliśmy się, żeby jego sytuacja się zmieniła. Szukaliśmy mu jakiegoś rozwiązania. I on stanął na komisję lekarską, bo miał możliwość, bo zachęciliśmy go do tego, żeby starał się o rentę, bo był człowiekiem chorym, a pracował wcześniej. I przyznali mu rentę. I to pragnienie jego, to tłumaczenie, że nie ma pieniędzy, dlatego pije, nagle pojawiły się pieniądze. I wiecie, i dostał około 2000 zł miesięcznej i to renty, która co miesiąc by mu... I mówimy, fantastycznie, teraz możesz wynająć mieszkanie. Teraz możesz normalnie żyć. Teraz możesz rzucić już ten swój problem. Możesz zacząć żyć inaczej. To było twoje marzenie. To było twoje tłumaczenie, że nie chcesz niczego zmieniać w życiu. Ten człowiek niczego nie zmienił. I wziął tylko jedną emeryturę, jedną rentę. Drugiej już nie wziął. I już nie żyje. Zapił się. Więc to tłumaczenie to często nie jest właściwe i nigdy nie jest właściwe, jeżeli nie podejmujemy decyzji, a próbujemy się czymś zasłaniać. Ci ludzie mówią, ten człowiek mówi, nie ma człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki. Nie mam nikogo, kto by mi mógł pomóc. Dzisiaj masz ludzi, którzy pomogli ci, żebyś się tutaj dostał. Masz ludzi, którzy pomagają ci, żebyś miał co zjeść. Masz ludzi, którzy są jak twoi przyjaciele. Co zrobisz? Czy chcesz być zdrowy? I możesz być. Bo kiedy tutaj czytamy, to ten człowiek chory od 38 lat, gdyby ktoś mu powiedział, posłuchaj, zaraz staniesz i będziesz dzisiaj zdrowy, to myślę, że nie uwierzyłby.
Jeżeli jesteś chory od 38 lat i nigdy nie odstawiłeś alkoholu, zawsze go piłeś, to nie znaczy, że nie możesz być zdrowy. Tylko czy chcesz? Jeśli Syn Boży was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. I nie ma innej możliwości. Jeżeli odpowiesz Chrystusowi tak, chcę być zdrowy, to zdrowy będziesz. To zdrowy wyjedziesz z tego miejsca. I będziesz błogosławieństwem dla swojego życia i dla swojej rodziny. Gdybym powiedział nie w 90 roku, to dzisiaj nie stałbym przed wami. Dzisiaj nie byłoby mnie na tym świecie. Bo nawet jeżeli bym nie popełnił samobójstwa, to i tak bym już dawno nie żył. Bo mój organizm nie przyjmował już pokarmów. Wiecie, kiedy chciałem zjeść kanapkę, to miałem odruchy takie, wybaczcie, wymiotne. Bo nie mogłem, bo organizm nie przyjmował. To, co mogłem zjeść, to coś rzadkiego. Zupkę albo jakiś gulasz. Ale nic takiego. Więc byłem człowiekiem już tak zniszczonym psychicznie, fizycznie. Ale jak powiedziałem Chrystusowi tak, to natychmiast. Od tego samego dnia już nie musiałem pić. Już nie musiałem sięgać po alkohol. I wiedziałem, że to jest wolność. Po czym wiedziałem? Wiedziałem po tym, że wiecie, często mówimy, a nie piję, bo nie ma pieniędzy, bo no, jakby były, to by ten, nie ma możliwości, trzeba pilnować się przed rodziną, przed znajomymi, przed pastorem, żeby nie pokazać, że piję. Ale ja miałem w tym czasie, kiedy się nawróciłem, pojawiła się praca i to była z dużą pokusą praca. Wiecie, rozwoziłem takiemu swojemu znajomemu sprzęt radiowo-telewizyjny po całej Polsce. On miał dużą firmę, sprowadzał z Austrii sprzęt 2 razy w tygodniu i tam wiele osób u niego pracowało, rozwoziliśmy ten sprzęt po Polsce. Ja jeździłem do Warszawy, jeździłem do Bydgoszczy, do Wrocławia, tamte tereny, do Krakowa i woziłem ten sprzęt do sklepów. I za 2 tygodnie jechałem z nowym sprzętem i brałem pieniądze. Miałem czasami 30 tysięcy pieniędzy, 30 tysięcy złotych. Spałem w hotelach, bo jechałem na kilka dni. Nie było telefonów komórkowych, żeby ktoś sprawdził. Czy tego. Samochód mógł mi się zawsze zepsuć. Mogłem mieć wiele tłumaczeń, że coś się stało. Nikt by mnie nie sprawdził. Mogłem pójść na dyskotekę, mogłem pójść do restauracji, mogłem zostać zamiast jednej nocy w hotelu 2 noce. Mogłem powiedzieć, że ktoś mnie okradł. Mogłem wypić wiele razy. Ale podczas tej pracy, podczas tych wyjazdów moich, tych możliwości, nigdy nie skorzystałem z tego, żeby wypić chociażby kieliszek alkoholu czy lampkę, czy kufel piwa. Nigdy. Dlaczego? Bo jeśli Syn Boży was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. I to było krótko po tym, jak się nawróciłem. A więc możesz żyć wolnym życiem. Nie mów, że to nie jest dla ciebie, że to niemożliwe, że już za późno, bo to już są lata. Bo żeby to wcześniej, jak się pojawiła ta rysa na ścianie, to jeszcze można byłoby ratować. Ale teraz, kiedy to wszystko runęło, już nie ma możliwości. Jest możliwość. Ten człowiek odbudował bardzo szybko dom. Wielu ludzi pomogło mu na tej wiosce. I dzisiaj ma nowy, wspaniały dom. Twoje życie może być wspaniałym życiem, odnowionym. Możesz wyglądać zupełnie inaczej. Możesz być człowiekiem szczęśliwym. Są ludzie, którzy chcą ci pomóc. A przede wszystkim jest Jezus Chrystus, który chce zmienić twoje życie. Chce ozdobić twoje życie. Chce, żeby ono było szlachetne. Żeby było wartościowe.
wartościowe dla tych, dla których masz żyć. Bo masz żyć dla swojej rodziny, masz żyć dla ludzi, którzy żyją w Twoim mieście. Bo uratowane Twoje życie pozwoli uratować życie innym. Dlatego to jest wielki, wielki też przywilej, że możesz być dzisiaj z nami. Nie czekaj na konsekwencje, bo one z każdym dniem przychodzą. I z każdym dniem jest coraz gorzej. I nigdy nie będzie lepiej, jeżeli tego nie zatrzymasz. Nigdy nie będzie lepiej. Będzie coraz gorzej. Z każdym dniem wycieńczony człowiek jest z każdym dniem słabszy. Z każdym dniem ma mniej nadziei. Jest więcej zniechęcenia. I więcej strat. Dzisiaj słyszeliśmy już to, kiedy głos usłyszycie, Boży głos usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Chcę, żebyśmy o tym pamiętali, bo podczas tych spotkań, do niedzieli włącznie, będziemy mieli czas modlitw, czas właśnie podjęcia najważniejszej decyzji. I mówię tu o konsekwencjach i w jaki sposób chcę pokazać i przestraszyć, jak są niebezpieczne, tylko dlatego, żeby ratować Twoje życie, ratować Twoją wieczność też, żeby nie utracić tego, co jest dla nas najcenniejsze. Ale w tym wszystkim muszę być też czujny. Jeżeli jestem człowiekiem, który doświadczył uwolnienia, jestem człowiekiem wolnym, albo jeżeli jesteś osobą, która doświadczy uwolnienia podczas tych dni skupienia tutaj w Ustroniu i wyjdziesz stąd, to musisz być czujną osobą. Bo pojawią się pokusy w Twoim życiu. Wiesz, tu wokół nas jesteśmy, na stołówce, tu razem, kiedy słuchamy Bożego Słowa, możemy być silni, bo oprócz kawy, herbaty, wody nie ma napojów, które by powodowały powrót do alkoholu. Jesteśmy pod takim parasolem, który pozwala ci bezpiecznie i trzeźwo myśleć. Ale w niedzielę opuścimy to miejsce. I co zrobisz, kiedy pojawi się propozycja? Możesz podczas tych dni oddać swoje życie Bogu. Możesz stać się prawdziwie wolnym człowiekiem. Ale wychodząc na zewnątrz, możesz spotkać się i zderzyć się z sytuacją, która będzie pokusą dla ciebie. Jak się zachowasz? I będzie na pewno. W moim życiu było coś takiego. Kiedy nawróciłem się, kiedy przestałem pić, w ciągu tygodnia puka do mnie pewien człowiek. Otwieram drzwi, patrzę, człowiek, którego dobrze znam, mój dobry znajomy, więc wpuściłem go, on mówi, wiesz co, nie wchodzę do mieszkania, chodź ze mną, mam flaszeczkę. Wiecie, ten człowiek, wiecie, jak go nazywali? Sęp, bo on zawsze pił na sępa. On nigdy nie stawiał alkoholu, on nigdy. Jak pił, to tylko za czyjeś, nie? Zawsze się w towarzystwo gdzieś tam wmieszał. No i tak zawsze obiecywał, ale nigdy nie stawiał. Jak ja później komuś powiedziałem o tym, to ludzie mi nie wierzyli. Nie, co ty, on? Absolutnie. Przecież on nigdy komu nie postawił. Ale przyszedł. Przyszedł i pokazuje mi flaszkę. Mówi, chodź na dół. Ja mówię, nie, Edek, nie piję. A co ty opowiadasz? Nie piję. Poszedł. Któregoś dnia rano idę z psem na spacer. Idę, patrzę, ognisko takie już wygaszone. Ktoś tam wcześniej palił ognisko, dzień wcześniej. I tak przechodzę obok, taka ławeczka. Patrzę, pod ławeczką stoi butelka. Patrzę, piwo. Oryginalnie zakapslowane. Nigdy nie znalazłem alkoholu wcześniej.
tu się pojawia. Więc będziesz miał pokusy. Przyjdą pokusy, ale musisz wiedzieć, co masz z nimi zrobić. Jeżeli ci zależy na życiu, jeżeli ci zależy, żeby nie przyjąć więcej konsekwencji z powodu tej choroby, to musisz odrzucić. Mówię też do osób, które pracujemy z ludźmi, którzy już mamy za sobą jakiś tam okres trzeźwości, że i dla nam grozi pewne niebezpieczeństwo, jeżeli nie będziemy czujni, jeżeli nie będziemy świadomi zagrożenia. I też na przykładzie swojego życia. Wiecie, po pewnym czasie, było może pół roku, może niecałe, tak uwierzyłem w siebie, zamiast wiedzieć komu, wiedziałem komu zawdzięczam wolność, ale już wydawało mi się, że już jestem tak mocny, no bo pół roku nie piję, no to już jest się czym pochwalić. Nie będę już pił, ale wiecie co? Kiedy kładłem się spać, rano się budzę, coś mi się śniło o alkoholu. I już te myśli zaczynają się kłębić. To było takie niewinne. A co tam taki jakiś sens, nie? Jestem w Jeleniej Górze, przechodzę koło takiej restauracji, która była, jest, nie, na pewno nie będzie jakiś czas, ale miała na swoich drzwiach kufel namalowany z piwem. Piękna piana, ten kufel. Ja kiedy miałem problem, nie musiałem pić wódki, ale piwo dla mnie było czymś, co mnie przyciągało. I wyobraźcie sobie, że ja czasami specjalnie koło tej restauracji przechodziłem, żeby spojrzeć na ten namalowany kufel. Takie śmieszne. Ale to mnie ciągło. Byłem z drugiej strony Jeleniej Góry, ale szłem tam specjalnie, żeby sobie popatrzeć. Po pewnym czasie pomyślałem, kupię sobie piwo bezalkoholowe. I kupiłem. Kupiłem bezalkoholowe w puszce. Wypiłem. Na drugi dzień już nie bezalkoholowe, ale normalne. Jedno do obiadu. Będzie lepiej obiad smakował. Nie wiem, czy to trwało 10 dni, czy 20. No, na pewno nie dłużej niż 2-3 tygodnie. I traciłem kontrolę. Pojawił się poważny już alkohol. I to było coś, co rozłożyło mnie zupełnie. I to był o wiele trudniejszy moment niż za pierwszym razem. To była walka. To było wiele oskarżeń, że już nie mam prawa prosić o wolność, że już nie mam prawa wołać o łaskę do Boga, bo już podeptałem łaskę. To było straszne. Po nocach płakałem, chciałem wolności, ale nie mogłem. Coraz bardziej mnie to zniewalało. Dzień po dniu piłem więcej. I byłem tym przestraszony, bo wiedziałem, do czego zmierzam, co jest celem, do którego idę, a nie mogłem się uwolnić. I pojechałem do mojego pastora, do Marka Tomczyńskiego i podzieliłem się tym. Mówię, nie mogę sobie już z tym poradzić. Jest coraz gorzej. I w ten czas zaproponował mi Marek, żebym przyjeżdżał do niego rano o godzinie 8:00. Mieli takie spotkania modlitewne, żebym był z nim, żeby być wśród osób, które się modlą. Przez trzy miesiące jeździłem do Janowic. Musiałem zrobić 25 kilometrów w drugą stronę. Wcześniej zawieźć ludzi do pracy i jechać tam, żeby być na modlitwie. Mogłem powiedzieć, nie, to nie ma sensu. To nie jest coś, co mogę zrobić, bo zbyt dużo obowiązków. Zbyt dużo mnie to kosztuje. Ale wiedziałem, co stracę, jeżeli tego nie zrobię. To było ważniejsze. Ponieś koszty. Czy jesteś gotowy ponieść koszty,
żeby poświęcić czas na modlitwę, żeby kiedy twoja sytuacja zaczyna się walić, żeby przyjść do brata, do siostry i powiedzieć: posłuchaj, pomóż, powiedz, co mogę zrobić, czy jesteś gotowy się ze mną modlić. Jeżeli ci zależy na twoim życiu, to zrobisz to. Ja przez 3 miesiące jeździłem i to był moment, w którym od którego już nie sięgam. Ale musiałem to zrobić. Więc musimy być po pierwsze czujni, kiedy pojawia się jakiś sygnał w naszym życiu i wiedzieć, co mam z tym zrobić. Nie myślmy, że to takie błahe, że to takie mało istotne. To jest proces. Od czegoś się zaczyna. Może od jakiegoś obrazka. Może zobaczysz jakąś reklamę i nagle ślinka ci się tam gdzieś przełknie inaczej. Zawsze jest wyjście też z takiej sytuacji, ale lepiej do niej nie dążyć. Dlatego czy chcesz być zdrowy, to wymaga od nas decyzji. Te decyzje kosztują, bo często trzeba stracić. Często trzeba stracić kolegów, z którymi się piło. Często trzeba stracić towarzystwo, z którym się dobrze przebywało, a którzy nie chcą nic zmieniać w swoim życiu. Czasami trzeba dać siebie o wiele więcej, ale w tym nie można być leniwym, w tym nie można być obojętnym. Bo jeżeli pozwolę sobie na lenistwo, jeżeli pozwolę sobie na obojętność, jeżeli pozwolę sobie na tłumaczenie, że no nie ma nikogo, kto by mi mógł pomóc, to nie znaczy, że nic się nie zmieni w naszym życiu. Zmieni się. Tylko w tym drugim kierunku. Na gorsze. Przyjdą konsekwencje. Kto zmierzy wyrządzone przez alkohol straty i konsekwencje, jakie w naszym, powiedzmy nawet w naszym kraju mają miejsce. Kto jest w stanie zmierzyć, jakie konsekwencje przyniósł alkohol? Myślę, że nie ma takiej możliwości dzisiaj. Zobaczcie, te owoce alkoholizmu są widać w szpitalach, w psychiatrycznych szpitalach, widać w więzieniach. Widać w rozbitych małżeństwach, cierpiące dzieci, rodziny. Ludzie, którzy potracili majątki, ale którzy potracili zdrowie, życie, to wszystko owoce alkoholu. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj oszacować tych strat. One są tak potężne. Nie pozwól, abyś dołożył do tej liczby też swoje życie. Ale zrób wszystko, żeby zatrzymać. Żeby zatrzymać ten proces dewastacji swojego życia, swojej rodziny. Możesz wszystko zmienić, jeżeli pozwolisz i jeżeli dasz właściwą odpowiedź Chrystusowi. I o tym będę chciał już mówić w następnych naszych spotkaniach. Ale to pytanie Jezusa Chrystusa, czy chcesz być zdrowy temu człowiekowi? Wiecie, to było, nie wiem, ten człowiek to mógł powiedzieć, to co najlepsze mnie spotkało w życiu. Otrzymać takie pytanie w sytuacji, w której jestem zniszczony przez chorobę, który być może wiele już stracił. On był sam, nie miał nikogo. Mówi, zanim sam dojdę, więc on już stracił wszystko. Nie miał nic. To, co miał, to swoją chorobę, swoje cierpienie. Jezus, który pochylił się nad nim, spojrzał, zobaczył w jego oczach może ten ból i mówi, czy chcesz być zdrowy?
Kochani, to jest pytanie, które może zmienić wszystko w życiu. W życiu tego człowieka tak nastąpiło. W życiu wielu, wielu osób tu na tej sali, a też poza tym miejscem, którzy odpowiedzieli, tak, chcę być zdrowy. Zmieniło wiele, ale wiele też osób, którzy to słowo usłyszeli, tą propozycję usłyszeli, powiedzieli, nie chcę być zdrowy. Dam sobie radę sam. Jeżeli chcesz sobie dać radę sam, jeżeli ten człowiek by chciał sobie dać radę sam, przez 38 lat sobie nie dał rady i nie dasz sobie rady sam. Nie dasz sobie. Ta choroba zniszczy cię. Ta choroba spowoduje, że stracisz wszystko. Nie tylko to życie tutaj dzisiaj na ziemi, ale stracisz wieczne życie. A możesz mieć życie tu na ziemi jeszcze wspaniałe. Nawet jeżeli masz 50, 60 czy 70 lat. To jest brat, który ma 90 i jeszcze, jeszcze ile jest przed nim. Możesz jeszcze doświadczyć prawdziwego szczęścia. Moim szczęściem, mówi psalmista, jest być blisko Boga. Jest być blisko Boga. I dzisiaj możesz być blisko Boga. Natychmiast możesz być blisko Boga. A możesz powiedzieć, że to nie zadziała. To kłamstwo. Bo prawda Bożego Słowa jest prawdą i ona zadziała, jeżeli podejmiesz właściwą decyzję. Nie ma trzeciej możliwości. Albo powiem tak Jezusowi, albo powiem, to jest niemożliwe. Więc dzisiaj chcę, żebyś o tym pomyślał. Chcę, żebyś o tym wiedział, że masz możliwość podjęcia decyzji. Ten człowiek podjął. Moim następnym wykładem będzie to daj sobie pomóc. Pozwól sobie pomóc. Musisz sobie pozwolić, żeby Bóg uratował twoje życie. Ale to ty musisz pozwolić Bogu. Bóg dał człowiekowi wolną wolę. I daje też to pytanie. Pokazuje, co może zrobić dla twojego życia. Niech Pan Bóg nas w tym błogosławi. Bądźmy wrażliwi na Boże Słowo. Bądźmy wrażliwi na to, co Bóg przez Ducha swojego Świętego mówi dzisiaj do twojego serca. Nie zasłaniaj się wstydem, nie zasłaniaj się może następnym razem, ale ten czas, w którym dzisiaj tu jesteśmy, ten czas tych dni skupienia, te wrześniowe dni skupienia, niech będą przemianą dla twojego i mojego życia. Amen. Thank you.